robi się mega upalnie. Ja już kawę swoją wypiłam, co zresztą widzieliście z pytaniem na śniadanie. Dawno tego nie było, pamiętacie kiedyś? U mnie zawsze we vlogach była kawa, jest. Ale coraz rzadziej się pokazuje, chociaż ją piję codziennie, no i zawsze było pytanie na śniadanie. Ale ja pamiętam, że te czasy to były, jak jeszcze Oskara nie było, a Nikola była w szkole, przed szkolą. No więc z tym pytaniem na śniadanie to u mnie różnie bywa, dlatego że przy drugim dziecku małym za rok do przedszkola, więc będzie pytanie na śniadanie. Albo dzień dobry, TVN. Będzie. Ale ja tu przychodzę do Was z nowością dla mnie. Nie znam absolutnie tej firmy. Jeśli ją znacie, to możecie podzielić się opinią swoją. Przychodzę do Was z pokazaniem pewnej firmy, pewnego kosmetyku. Coś Wam opowiem, przeczytam, zobaczę, sama się dowiem i tak dalej. Linki, wszystko zostawiam Wam na dole w opisie. I tak przyszła do mnie firma, odezwała się do mnie firma, która się nazywa Candid. Tak jak tutaj widzicie. I powiem Wam, że opakowanie samo w sobie jest bardzo czytelne, przejrzyste, bez żadnych tutaj kolorowych obrazków. Ja tutaj patrząc na to opakowanie, ja wszystko wiem, co w środku jest. Ja nie muszę czytać, gdzie co. To jest tutaj z boku, zobaczcie tutaj tej całej literatury i tak dalej. Dlatego, że patrząc na to, spójrzcie, jest tutaj wszystko po kolei wypisane. No więc tak, mamy tutaj firmę Candy. I wybrałam sobie wielozadaniowy krem do twarzy. Silnie nawilżający, jednocześnie wygładzający strukturę skóry, rozjaśniający przebarwienia i zmniejszający wydzielanie sebum. Właśnie przebarwienia polecie, to jest właśnie to, czego ja potrzebuję, czego moja cera na pewno potrzebuje, mimo że się ochraniam, chowam i tak dalej, to ja wiem, że i tak jakiekolwiek tam przebarwienia na pewno się powstały i trzeba będzie z nimi walczyć. Zobaczymy, czy ta firma, czy ten krem wielozadaniowy właśnie da radę. I tutaj nawet mam, zobaczcie, niżej. Główne składniki. Retinol 0,2%, kwarcytan. Składniki naturalne 97,59%, więc teraz widzicie, tutaj w składnikach się opieramy takich naturalnych, ale mamy tutaj tak zaznaczone, bardzo to jest fajne, cera. Tutaj mamy cera i są takie zygzaczki pozaznaczane i tutaj mamy efekty. I widzicie, nie wszystkie okienka są zaznaczone, tylko te, które faktycznie, nie wiem, czy jest ostrość. Tylko to, co działa, czyli tak, cera. Czyli mamy z każdego rodzaju sery. Sucha, tłusta, mieszana, dojrzała, wrażliwa, ale efekty mamy tak, zaznaczone. Rozświetlenie, wygładzenie, redukcja niedoskonałości. Bo tutaj jest jeszcze więcej, ale zaznaczone tylko te właśnie, które są, które one ma, ten krem ma zadanie zrobić. Teraz otworzę, żeby zobaczyć, jak to w środku wygląda. Mój syn aktualnie ogląda tam jakąś bajkę, więc myślę, że za chwilę tutaj się pokaże. Więc super, będzie coś nowego do testowania, bardziej właśnie z serii pielęgnacyjnej. No, pielęgnacja podstawą, nie? Makijaż nie będzie ładnie wyglądał na takiej cerze suchej i tak dalej, nieładnej. No, właśnie od tego zaczynamy. Krem tak wygląda z pompką i mamy tutaj 50 ml. No więc to już sobie odkładam pudełeczko, odkładam, wiecie, na boczek. Kolejną rzeczą, którą sobie wybrałam, tutaj mam jakiś obrazek i tutaj też mamy, czyli w powiększaniu, podejrzewam, że to jest skóra w a nie, tu są efekty po 4 tygodniach przed i po. Wygładzenie przed i po, zobaczcie. Tutaj, a tutaj mamy z kolei efekt po 4 tygodniach też przed i po. No, ale tu mamy coś, co tutaj mamy. Poczekajcie, teraz Wam powiem. Niwelujący niedoskonałości krem do twarzy, czyli główne składniki kwas azaliowy, cynk. Tutaj mam zaznaczoną cerę, już nie tak jak w tamtym kremie wszystkie, tylko tak, tłusta, mieszana, dojrzała. Efekt, czyli po używaniu, czyli po 4 tygodniach używaniu tego kremu mamy rozświetlenie, nawilżenie, wygładzenie, redukcję niedoskonałości, niweluje niedoskonałości i wpływa na zmniejszenie się już istniejących stanów zapalnych, zapobiega zmianom skórnym. Ja tutaj już takie niedoskonałości mi tutaj coś było wyskakiwały, więc bardzo ciekawy krem. 100% osób potwierdziło działanie oczyszczające pory skóry. 73 podanych zauważyło, że krem Candid przeciwdziała powstawaniu nowych stanów zapalnych. 86 badanych deklaruje, że krem wspomaga walkę z trądzikiem. No więc coś takiego. I tutaj ostatnią rzeczą właśnie od nich mam tutaj dogłębnie nawilżające serum do twarzy. Teraz ja już jestem zaopatrzona o ten serum, moi drodzy, przez najdłuższy czas. I tak, mamy tutaj tak. Serum to moc dogłębnego nawilżenia. Krem przynosi komfort skórze. Obecność ektoiny w kremie zapewnia ochronę przed niekorzystnymi wpływami środowiska. Główne składniki kwas,
poliglutaminy, ektoina, cera. I mamy zaznaczone wszystkie rodzaje cery, czyli do każdego rodzaju sery, sucha, miszana, dojrzała, wrażliwa. Efekty, rozświetlenie, nawierzenie, wygładzenie. No i super, mamy tutaj serum i tu widzę, że wszystkie kosmetyki trzeba używać przynajmniej 4 tygodnie. No i tak naprawdę tak to jest z kosmetykami, no bo żeby było widać pierwsze efekty, no to trzeba troszeczkę ich używać i trzymać się cały czas tego jednego kosmetyka albo tej samej serii, no bo jak ja sobie będę używać dzisiaj takiego, jutro takiego serum, no to pewnie efektów takich nie będzie jak przy dłuższym korzystaniu. No i tutaj jest napisane właśnie 4 tygodnie, ale chyba przy niektórych kosmetykach nie ma napisanego, jak długo trzeba używać. Zazwyczaj to jest chyba, aż się skończy kosmetyk, a tutaj do 4 tygodni. Nawilżenie, mamy tutaj taką tabelę, można sobie popatrzeć, ale fajnie, że to jest wszystko tak prosto wypisane. No i tutaj pozaznaczane, ja sobie też otworzę to serum. Jestem go bardzo ciekawa, on też jest w formie, ciekawa jak, czy to jest w formie olejku, czy to jest w formie takiej bardziej wodnisty, czy to jest w formie kremu, czy jest taki mocno klejący, wodnisty, taki, no wiecie, różne serum, różną mają konsystencję. No i również mamy tutaj z pompką i bardzo dobrze, bo część serum ma taką pipetkę, a ja powiem Wam, że wolę takie coś, bo jak mam pipetkę, to często nie ukrywam, dotykam twarzy, a tak to nie dotykam i lepiej jest tak, dlatego żeby tam żadne się zanieczyszczenia do środka nie dostały, które mogą powodować szybsze się popsucie lub dostanie się jakiegoś tam bakterii. I to tyle, jeśli chodzi o tą firmę Candid. Jeśli mieliście styczność z tą firmą, dajcie koniecznie znać, bo ja tak naprawdę jeszcze nie słyszałam o niej. A więc już to chowam, bo zaraz mój syn zacznie się malować, no więc taka tutaj do mnie przyszła paczucha. Będziemy testować, będę Wam opowiadać. A teraz powiedz mój synku, kto ma długie włosy. Nikola wróciła ze sklepu, no więc teraz zobaczymy, czy kupiła to, co mama chciała. Czy my mamy tutaj już wszystko kupione, co Nikolka mama chciała? Mama potrzebowała koncentrat, taki dziwny. No nie było inny. W sensie, wiecie, firma jakaś taka nieznana. Zazwyczaj kupuję takie znane, bo wiem, że mają smak w sobie. To jest makaron. I to nie kupiłaś tych sobie chlebów? Nie było. Aha. No więc... Proszę, tylko nie wyjmij jej tam pieniążków. O matko, to coś widać. No ja powiem Wam, że jak kupuję koncentrat, to zazwyczaj z takich firm, które wiem, że są dobre, bo nie znam Mosso, czy to jest, wiecie, tak bardzo koncentratowy koncentrat, czy taki mniej koncentratowy. A tak w ogóle spójrzcie na moje paznokcie, na mój paznokcie. Przedstawię Was. Wiecie, co się zdarzyło? Wczoraj Oskar u mnie spał. I potem się obudził, ja byłam na dworzu i zamknął okno i zaczął tak płakać. Ja mówię, coś się stało, albo spadł czy co? Biegnę do niego. Tak machnęłam ręką, że paznokieć się ze mną znowu. Jest tak bardzo bolesne, krew, mięso, no bardzo bolało. Pulsowało, gorączkowało, dzisiaj już jest trochę lepiej, ale jak tylko dotknę, to jednak boli mnie. No i co, będę musiała poczekać znowu za 2 czy 3 dni, nawet nie 3, 2 dni, za 3 albo 4 dni, żeby troszeczkę obrót, żeby mogła sobie go przedłużyć. No masakra. Dobra, ja zmniejszam sobie tutaj gaz, bo wstawiłam dzisiaj pomidorówę. I idę zobaczyć, co ten mój syn robi, bo on zabrał Nikoli portfel, to znaczy, że będzie grzebał. Będzie to powynosić jeszcze. Usypiam go i zabieram się za opłacanie rachunku, bo on tutaj czeka na mnie. O co, otworzę okno, gdzie się gorąco ma być. A jak usiądę, to pójdę sobie na dół. A termometr jest znowu spadł, mamy godzinę do 12, więc idealna pora, żeby Oskar mój poszedł spać i zmienić kalendarz. Zobaczmy, co on robi. Bo mnie znowu jest, wiecie co, że kilka dni do tyłu. Co tam robisz? O, tutaj są pieniążki. A, i jeszcze reszty tu widzę, że moje są. No dawaj tu. Mama chowa, dobra? Chowamy to. Ja Ci zaraz dam pieniążek, to schowasz sobie do skarbonki, zgoda? Ale tam rzucamy inne pieniążki, nie takie drobne. Wkładaj tutaj. Wkładaj tutaj. Skarek sobie siedzi na swoim tronie. Zobaczcie, jak pięknie. O nie, wziąłeś dychę! Trzeba to schować! No właśnie, Oli, dawaj tutaj ten pieniążek, rzucaj. Nie tu, bo go połkniesz. Daj. Dasz mamie? Proszę, wrzuć. Mama chowa. To nie, sama chowam. Zobaczcie, co zrobił z mojego pudełeczka. On lubi grywać pudełeczka. No więc mamy tutaj takie drobne szczątki. I bajeczkę w tle. Tak, ostatnio musi być. Dobra, daj, bo połkniesz, potem będę
biegać, szukać lekarzy. Ale jest gorąco, powiem wam. I piękne niebieskie niebo. No i oczywiście obowiązkowy punkt, no to piaskownica. Przyszliśmy, trochę cieniu tu jest, młody się pobawi. Chwilę posiedzę, obiad zjedliśmy. Słucham. No. Dobrze. Pobaw się. Aż ciężko uwierzyć, że to takie resztki ciepełka, naprawdę resztki. Uparty osioł, po co ci to krzesło? No i po co to wziąłeś? Co? Po co? Ja mam tam usiąść? Kto będzie na tym krześle siedział? No, kto będzie siedział? Co, nie bawisz się już? Nie. Już nie? No baw się póki ciepło, bo już jesień przed nami. Jesień, tak? No. A mama piesek robi. Śpi, tak. Przyszliśmy do domu. Powiem wam, że przywiozłam od mojej mamy całą piankę brzoskwiń. Znaczy się, teraz to już jest mało, bo było ich dużo z ogródka. Ja tak, wiecie, ja szczerze mówiąc taka owocowa nie jestem, ale jak ja obrałam sobie jedną, bo szkoda było mi, żeby się zepsuły, zgniły i w ogóle. I powiem wam, że wczoraj zjadłam chyba z 5, dzisiaj chyba zjadłam też z 5 i zaraz sobie obiorę, żeby zjeść je wszystkie, one są tak dobre, że po prostu to miód i w ogóle z ogródka, tym bardziej mama mówi, że tak obrodziło drzewo, tak, takie małe. Takie słodkie, że nawet nie spodziewałam, także ja zaraz to chyba obiorę, dlatego że tutaj już chyba jakaś taka, może jakaś obita jest, chociaż starałam się wszystkie te takie, wiecie, że obite zjeść, ale coś tutaj musi być jakiegoś, albo może z wcześniej, niż no, tutaj troszeczkę jest i zaraz sobie przyjdą meszki, no więc trzeba to wszystko szybko zadać. No kicham. No i czuję, że coś mnie tutaj łapie. Zastanawiam się, czy zrobić sobie kawę. O matko, sorry. Czy... brzoskwinie, nie, no wiem, brzoskwinie, bo pyszne są naprawdę. I powiem wam, że ostatnio... Nie, to był jakiś czas temu i już kończę, już nie będę tutaj nawijać. 15 sierpnia pojechaliśmy na taki, wiecie, 15 sierpnia to dużo jest takich różnych festynów, dużynek, na dużynkach jednym byliśmy, potem pojechaliśmy w inne miejsce, no i u Nikola na jakieś te chciała. Jak to się nazywa? No, to się kręcimy w kółko, nie w kółko, różne karuzele. I dobra, mówię, wejdę z nią na te parasole, chociaż nie chciałam. I po pierwsze, chyba jestem stara, albo nie wiem co, ale ja pamiętam, kiedyś lubiłam na karuzelach jeździć, później byłam raz na takiej karuzeli, która zrobiła, że my do góry nogami wisieliśmy i od tamtej pory ja powiedziałam, że już nigdy w życiu nie wejdę. No i od tamtej pory nie wchodziłam do tej pory, to minęło chyba kilka dobrych lat i teraz weszłam. Były parasolki, one tak szybko nie latały, ale było wysoko i nisko. I uwierzcie mi, że ja z zamkniętymi oczami, nie mówię, no już miał wartę, nie, stara baba. Forma jego dziecka. Ja się bałam, nie patrzyłam się, mówię, Nikola już, trzymaj mu mocno za rękę i krzyczę do niej, trzymaj się! Bo wiecie co? To jest karuzela, która, pewnie wiecie jak parasole, to są parasole były? Czy to ma będzie? Parasole. No i ona tak, wiecie, tak jeździ, to szybko jeździło, góra, tak wysoko, ale było mega niebezpieczne to całe zapięcie. Zamiast to, żeby było między nogami u dwóch osób, to nie, to było tylko tak, no tutaj, że to wchodziło, nie, i tutaj była wielka dziura. I gdyby tylko się osunęła, to spokojnie wysuwa się i spada na sam dół. I ja ją trzymam mocno, krzyczę, znaczy krzyczę, mówię, trzymaj się! I tak czuję, że tak, wiecie co, mówię, o nie, już w życiu na żadne karuzele nie wchodzę, a ona już taka była. I ja mówię, jak chcesz na karuzelę iść, to ja się tam na taką sadzę, co nie do góry nogami. Nie, ja na tym kiedyś byłam, ja w życiu nie. Naprawdę, ja już miałam wizję, że my spadamy, po prostu, że my spadamy i przez to ona się wysuwa, spada, a ja razem z nią, bo... Tragedia. I sobie tymi oczami. Mówię, już. I odzwania, otwieram oczy, patrzę, mówię, dalej wysoko. Mówię, nie, no naprawdę, to, że nie było między nogami tych takich szczebli, to mi się wydawało, że zaraz albo ona się wysunie, albo ja. I jeszcze stopy miałam tak, bo miałam sandały i miałam wrażenie, że zaraz spadną mi. Trzymam ją, masakra. Dobra, i obiorę sobie brzoskwinkę, zjem. I to zobaczę, co ona tam robi, kombinuję i będę się z wami żegnać. Czy wy lubicie karuzelę?
lubić karuzelę, czy nie, jak już uwielbiałam. Kiedyś. A teraz po prostu boję się, że spadnę. Taka świadomość? Czy że mogę spaść? Czy co? Ale pachnie to spinie. O, my mamy dosłownie całe drzewo oblepione w takich pięknych, zobaczcie, brzoskwiniach, o takim pięknym, aż bordowym kolorze. O, tu widać. No po prostu dobrze spróbowałam. Na pewno się zrobię. Chociaż tak myślałam przez chwilę, że miałam kończyć, że najwyżej już zrobię dżem, ale nie, zjem wszystkie. Zjem wszystkie, tylko muszę łubiankę oddać, bo mój tata krzyczał: oddaj łubiankę, tylko puśćcie. Jak już w samochodzie byliśmy. Ja mówię: dobra, to przywiozę ci. No wiecie, no nie wiem, tam chyba na truskawki, jak mają, to dobre są te łubianki, dobra, nieważne. Łyczek wody, już tutaj kawałek makaronu mam. Oho, a kiedy pomidorówkę, to makaron. U mnie jest wszędzie. Do zobaczenia. Szkoła. Dzień dobry, szkoła. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony rozpaczam, a z jeszcze innej strony się cieszę, że to nie ja chodzę do szkoły, do podstawówki, aczkolwiek ciągle chodzi mi po głowie, żeby iść dalej do szkoły, ale musiałabym chyba poczekać, aż młody pójdzie do szkoły. Kurde, no nie wiem, z jednej strony poszła, a z drugiej strony, kurczę, ja mam tyle czasem pracy i on w ogóle nie daje, jak widzi książki zeszyty, to po prostu taka już histeria wpada, on nagle wszystko coś chce i teraz ja bym siedziała, miała się uczyć, czy miałam w nocy. Ale coś chodzi, nieważne. Gwiaczki, pa pa. Do jutra. Nie, pojutra. Pojutrze, pojutra. Nie wiem kiedy. Zobaczymy się, może jutro. Któż to wie? Któż to wie? Nawet sama jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Pa, pa pa.